Skromne dzieło rozpoczęte w Tramelan rozprzestrzeniło się znacznie dalej. Wierzący, pragnąc żyć zgodnie ze Słowem Bożym, święcili sobotę zgodnie z jego nauką. I oto w pewnym momencie ich drogi zeszły się z Jakobem Erzenbergerem, młodzieńcem sposobiącym się do posługi duszpasterskiej. Jego dzieło, często pomijane, odegrało bardzo ważną rolę we wczesnym rozwoju Kościoła w Europie. Urodzony w 1843 roku w Zeltisbergu w Szwajcarii, dorastał w ubogim domu. Ojciec szybko umarł, a matka robiła co mogła, żeby wychować czterech synów. W 1864 roku Jakob postanowił zostać pastorem i wstąpił do jednego z bazylejskich seminariów. Aby opłacić studia, pracował w pobliskim więzieniu. Od jednego z więźniów dowiedział się o dziwnej grupie ludzi w Tramelan święcących sobotę. Jakob postanowił udać się tam i pouczyć ich o właściwym dniu świętym, a tymczasem to oni przekonali go do święcenia soboty. Gdy został u nich przez kilka tygodni, pogłębił jeszcze znajomość Biblii i został ochrzczony w pobliskim jeziorze. W 1868 roku postanowił jako pastor zaopiekować się garstką wierzących w Tramelan. Nie było to łatwe zadanie. Wyznawcy myśleli, że jako jedyni na świecie tak wierzą, bo Michał Belina Czechowski nie powiedział im o zorganizowanym kościele w Ameryce. Kiedy się dowiedzieli, że należą do większego kościoła, posłali Erzenbergera za ocean, aby nawiązał kontakt z braćmi. Jakob nie znał angielskiego, ale śmiało popłynął i został ciepło przyjęty w domu Ellen i Jamesa White'ów. Po przyjęciu nauk od Jamesa White'a i innych, został ordynowany w 1870 roku na spotkaniu namiotowym w Saul, Lancaster, Massachusetts i otrzymał zadanie pełnienia misji w Europie. W ten sposób został pierwszym europejskim pastorem adwentystów Dnia Siódmego. Gdy John Andrews przybył w 1874 do Europy jako pierwszy misjonarz oficjalnie wysłany przez Kościół, zastał tu godnego zaufania współpracownika i przewodnika. Erzenberger napisał po niemiecku pierwsze broszury, które rozprowadzali członkowie młodego zboru i założył w 1875 roku w Wolfwinkel pierwszy zbór niemieckojęzyczny. Erzenberger towarzyszył też Konradiemu, który został wysłany do Europy w 1886 roku, ale i sam był skutecznym kaznodzieją. Przeprowadzał owocne wykłady na temat proroctw w takich miastach jak Zurich, Bazylea, Berno czy Lozanna. Przez wiele lat był jedynym adwentystycznym kaznodzieją, który opiekował się niemieckojęzycznymi zborami w Szwajcarii. A gdy w 1903 roku w wieku 53 lat zmarła jego żona, poświęcił się pracy duszpasterskiej w Niemczech. Wreszcie wyczerpany chorobą i pełnym wyrzeczeń życiem pioniera misyjnego, zmarł w 1920 roku. Jego współpracownik Konradi napisał po jego śmierci: nie szukał dla siebie uznania, lecz dawał z siebie wszystko, zdobywając duszę dla królestwa w typowo szwajcarski sposób, bezpośrednio i konkretnie. Nawet jako pastor senior zawsze lubił pracować pod przewodnictwem kogoś młodszego. Nie szukał swego. Nie zależało mu na stanowiskach. Najważniejszą świętą pracą było dla niego prowadzenie ludzi do Jezusa. Często zapominana praca tego pierwszego ordynowanego misjonarza europejskiego odegrała niezwykle istotną rolę w początkach Kościoła. Był człowiekiem już wcześniej oddanym służbie Bogu, ale gdy nagle poznał nowe prawdy, ze szczerym sercem podążył za Biblią i poświęcił się nowej, nierzadko trudnej misji. Dziś Bóg także szuka szczerych ludzi, którzy widząc, co mówi Biblia, dostosują do niej swoje życie. Obyśmy mieli właśnie takie nastawienie i takiego ducha.